Sławomir Peszko. Cześć Sławek. Sławek ma lekką kontuzję. Zaraz możemy... No właśnie, Sławek, jak zdrowie przede wszystkim? Zapinaj pasy i jedziemy. Średnio na razie, ale to jest celowy zabieg, żeby w styczniu być zdrowym. Żeby teraz sobie zrobić przerwę na Mistrzostwa Świata w Katarze. Żeby jechać i wspierać, bo wiesz, wybieram się. Jedziesz do Kataru? Wszystkim jeszcze Polaków na live zobaczymy, jak sobie radzą. Słuchaj, może od razu pokażemy tę książkę, właśnie. Bo to, żeby ci później ci ludzie z wydawnictwa nie ścigali. Dzisiaj godzina 18, Stadion Narodowy, jest wielka premiera. Stadion Narodowy, godzina 18. Jestem wolny. Loża platynowa Cezary Łukasz. Nie uciekniesz przed nikim, jakby nie, co? Nie, masz jak. Sławomir Peszko wydał książkę wraz z dziennikarzem Sebastianem Staszewskim. Peszkografia. Będzie się działo. Ja tutaj chciałem odnaleźć... O, to jest moja ulubiona polecajka. Franciszek Smuda, były selekcjoner reprezentacji Polski. Tak pisze o tej książce. Nie będę tego czytać, bo zawału bym dostał. Przez te wszystkie lata żaden piłkarz nie zabrał mi tyle zdrowia i nie dał tyle radości, co Sławomir Peszko. Niech ta zapowiedź będzie najlepszą zachętą, żeby jednak tę książkę przeczytać. I otwarcie zawsze ten mówił. Sławek, jak to jest z Frankiem Smudą? On tak naprawdę tę książkę przeczyta, nie? Czy nie? Czy raczej... Tak, na pewno przeczyta, ale w całości to tutaj trener Smuda jest pokazany, jak kochał mnie, sprowadzając do Lecha, jak mnie nienawidził, wyrzucając z reprezentacji, i jak później akceptował i dobrze traktował Wieczystej. Nigdy się nie spodziewałem, że będzie z moim nowym trenerem, a ja go po mistrzostwach, których mnie wyrzucił, nie widziałem 9 lat. I moje spotkanie 3 miesiące przed tym, jak został nowym moim trenerem w klubie Wieczysta, no okazało się takie kluczowe, że przynajmniej go zobaczyłem i powiedziałem, ja go zobaczyłem, czy to jest ten Franciszek Smuda, który wypierdzielił mnie z kadry, czy to jest ten sam Franc? No to skoro Sławek o tym mówisz, to wszyscy doskonale pamiętają, ci, którzy śledzili twoją karierę i także oczywiście losy piłkarskiej reprezentacji Polski, rok 2012, o tym mówisz, przed Euro 2012. Najpierw taka akcja, która ci się przydarzyła w Niemczech. Nieprzyjemna. To jest szeroko opisana i tak... No właśnie, pokłóciliście się wtedy z taksówkarzem. Tak. Byłeś pod wpływem alkoholu, trafiłeś do izby wytrzeźwień wtedy na moment. No a później deklaracja z ówczesnego selekcjonera reprezentacji Polski o tym, że nie pojedziesz na Euro 2012, chociaż też przypomnijmy, te lata to taki moment twojej kariery, w którym byłeś absolutnie czołowym, skrzydłowym pomocnikiem w Polsce. Szczerze, Sławek, jak wracasz do tego, bo my znamy tę historię, możesz się kulisy przypomnieć, jeśli masz ochotę, ale czy ty byłeś załamany wtedy, tak psychicznie podłamany? Największy cios w moim życiu, największa głupota. Ja chciałbym ten moment wymazać. Słuchaj, to była sobota wielkanocna i zaraz niedziela wielkanocna, która spędziłem na posterunku. Ja w niedzielę rano musiałem zadzwonić do swoich rodziców, do braci, do wszystkich znajomych, bo z początku wydawało mi się, że ja zrobiłem głupotę i to tylko ja cierpię. Że te programy były przerwane, to nie była zwykła mała aferka, że lekko tylko napisane jakaś zmianka, tylko tam były przerwane programy, bo na czerwono wszędzie się paliło, że ja przed mistrzostwami zostaję wyrzucony z reprezentacji, że spędziłem właśnie w izbie wytrzeźwień na posterunku w Kalku noc pod wpływem alkoholu, że awanturowałem się z taksówkarzem. No to był mega ciężki moment, który trochę mi popsuł, okej, wizerunek wizerunkiem, ale samo to, że ja byłem w trakcie negocjacji nowego kontraktu w Niemczech, który mógł być bardzo dobry albo dobry, a później się okazało, czy w ogóle go dostanę, więc duży cios, no, mocne przeżywanie całej rodziny, wszystkich menadżerów, znajomych i... Piszesz oczywiście, piszecie więcej o tym w swojej książce, którą zresztą serdecznie Państwu polecamy, bo to taka książka, przy której fajnie spędzić takie dłuższe popołudnie, wieczór i można ją łyknąć w jeden dzień właściwie. To raz, a dwa, ja tutaj raz, że nie oszukuję, bo ja powiedziałem, dwa lata nie chciałem pisać, Seba mi namawiał dwa lata, mówi, chodź napiszemy książkę, Seba, ja mówię, ale co tam napiszemy, no będziesz to moje afery jakieś, nie no, przecież ty grałeś w fajnych klubach ekstraklasy, byłeś w Niemczech, byłeś w Anglii, byłeś na dwóch wielkich turniejach największych piłkarskich, Mistrzostwa Świata i Europy, grałeś 10 lat w reprezentacji. 44 no to, występy w reprezentacji. No to chyba jest o czymś napisać, a dodamy resztę to, co będziesz chciał, oczywiście, wszystko tak jak mówisz szczerze, no okej, zgodziłem się na to, bo też pamięć gdzieś umyka i niektóre historie, do których to wracam, no... są wrażliwe, bo nie lubię się też przed kimś emocjonalnie otworzyć, a tu jednak mój wyjazd w wieku 14 lat z mojej miejscowości z Jedlicza do Warszawy całą noc pociągiem i później przedostać się jeszcze do Płocka, żeby tam dociąć karierę. Różne upadki, po których pokazuję, jak się wznieść, ale wiesz, tutaj nic nie... To się wydarzyło. Po prostu to się w moim życiu wydarzyło i to jest moja ocena i to jest
moja książka, nawet jak ktoś zadzwoni po tej premierze... Ktoś się może obrazić? Nie, nie, bo... Możesz powiedzieć, ale czemu to akurat powiedziałeś? Bo to jest w moim odczuciu, myślę, że dobre. Sławek, gdybyś sobie wyobraził, że oglądają nas teraz widzowie, którzy niekoniecznie znają się na piłce nożnej, kojarzą ciebie z boisk, pamiętają, ale nie znają szczegółowo twojej kariery, to jakbyś się im przedstawił? Bo ciebie można przedstawić w zależności od chęci w bardzo różny sposób. Można cię przedstawić tak, że zostaniesz wyśmiany, a można zbudować odpowiednią opowieścią duże uznanie dla ciebie, bo właśnie twoja kariera nie była na pewno czarno-biała. Jakbyś w kilku zdaniach przedstawił siebie? To zależy od okoliczności, gdybyśmy się spotkali, czy dzisiaj Jest 9 rano. Dzień dobry, kawa czy w sobotę wieczorem? Raczej kawka na razie. No, czyli jak raczej kawka, no to chciałem się pokazać jako sportowiec, który z niczego sam przez ciężką pracę i bez jakiegoś większego talentu dotarł do sukcesu, jakim nie marzył. Bo na początku się marzył o grę w ekstraklasie, później w prezentacji, a później w ogóle gdzieś na mistrzostwach i mi się to wszystko udało. A przede wszystkim trzymałem naturalny kontrakt z kibicami. Czyli nie wiem, ja się nie wywyższałem, ja się nie wzorowałem. Że nie chciałem być jak Robert Lewandowski czy jakiś najlepszy piłkarz świata, tylko powiedziałem, że taki nie będę. Po prostu byłem sobą i naturalnie zawsze do kibiców podchodziłem, rozmowa. Gdzieś później ta relacja była trochę tak bliska, że nie wiem, chłopaki po 10-12 lat podchodzili do mnie nieraz i mówili: o, cześć Peszkin, czy możemy zdjęcie? Ja tak patrzę, słuchaj, mamy może dzień dobry panie Sławku. A, no faktycznie. Czyli ty, wiesz, budowałem czyli coś, czułeś się jak Andrzej Grabowski, do którego przychodzą wszyscy, mówią: Ferdek, zróbmy zdjęcie. Coś tu stylu, że ta granica czasami była lekko zachwiana, no, ale jesteś, nie przeszkadzało mi to, ja byłem otwarty. Jednym zawsze z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Właściwie gdyby pomyśleć o zawodnikach, którzy przejdą się polskimi ulicami z ostatnich 20 lat, to jesteś na pewno w pierwszej dziesiątce takich, którzy zostaną najszybciej rozpoznani. Jest coś takiego, nie? No, coś takiego jest i właśnie to wspominam, że ten hejt, który czasami bywał, to jest tylko w internecie, bo mi się na ulicy w żadnym zasadzie mieście nie zdarzył. Okej, ja w Warszawie nie grałem, grałem na przykład w Gdańsku, gdzie są derby z Arką Gdynia i nigdy mi się, raz mi się zdarzyło, że ktoś mnie... kibic Arki gdzieś tam wyzwał, ale w przeciągu 20 lat kariery głównie ludzie przychodzą o autografy, zdjęcia i z prośbą o koszulki, czy jakieś wsparcie, żebym coś charytatywnego zrobił, więc ten hejt, który gdzieś był, a był w mojej opinii wobec mnie ogromny, po różnych czerwonych kartkach, po aferach, po tym, jak do mnie dzwoniło pewne radio o 4 w nocy, niestety odebrałem ten telefon. A kilka wpadek ci się tam przydarzyło w życiu, no. No dokładnie, ale a wiesz, ludzie czasami odbierają mnie jako swojego, bo jednak też podobne rzeczy robią, racji tego, że nie są popularni, nikt o tym nie wie. Tak. Ale podejrzewam, że przeżywają też takie momenty, że wieczorem normalnie wychodzą, oglądają jakieś mecz Ligi Mistrzów, zamówią sobie pizzę i piwo, spędzają czas z przyjaciółmi i tak dalej. Ale... A skąd to się bierze, że właściwie ani jednej chyba, popraw mnie, jeśli się mylę, wpadki na swoim koncie w życiu, i takiej życiowej, i sportowej, nie zaliczył twój przyjaciel Robert Lewandowski? O co tu chodzi? To znaczy, jak można być tak bezwpadkowym w życiu? Wiele osób mi właśnie mówi, jak wy możecie być przyjaciółmi. On wykrystalizowany, piękny wizerunek, nigdy nie jest żadnych, strzela 3 bramki. Pamiętam mecz z Danią, strzeli 3 bramki, o 12 mówię: lewy, strzeliłeś hat-tricka. Prawie awansowaliśmy na mundial, dawaj, idziemy jakiegoś szampana wypić. Nie, on zjadł bataty i poszedł spać, więc musiałem nadrobić to później z Grosikiem, natomiast... Dobrze, że był Grosik pod ręką, tak. Czyli Kamil Grosicki. Kamil Grosicki, natomiast... A jak było na wieczorze kawalerskim Roberta Lewandowskiego? No super, ale obserwowani byliśmy. Jednak jego popularność już była tak duża, że dużo paparazzi z Polski poprzylatywało, więc tak trochę ostrożnie. Czyli Robert Lewandowski właściwie nie może zrobić sobie... To nie było możliwe w jego życiu, żeby na serio wyjść i się pobawić, nie? To nie, znaczy to jest coś, czego on w życiu już prawdopodobnie nigdy nie będzie miał, chyba że za kilkadziesiąt lat. I za granicą łatwiej, na pewno, natomiast w Polsce... A wy pojechaliście na Lazurowe Wybrzeże wtedy. Dokładnie, ale niejednokrotnie zapraszałem go do Gdańska, do siebie, do mieszkania, czy no, to mi Sławek, ale no ja nie jestem w stanie tam przyjść, za dużo ludzi. Nie wyobraź sobie, nie można przejść przez, nieraz przez deptek jakiś, bo cały czas, jak nie zdjęcia, to jedyna potrzebna jest ochrona. Zdarzyło ci się wzruszyć albo płakać kiedyś, oglądając sukcesy Roberta Lewandowskiego? Czy nie aż tak? Aż tak nie, ale taką wewnętrzną radość miałem, jak zdobył Ligę Mistrzów właśnie i ten jego upragniony puchar, czy wielokrotnie te mecze, które przechodziły tak do historii, jak te 5 bramek w 9 minut, to jest coś, co długo, długo w historii piłki zostanie. Albo to jak pobił Gildamrera w jednym sezonie, 41 goli, no to się wydaje do tej pory.
sport niemożliwe strzelić, nie wiem, w polskiej, drugiej, trzeciej ekstraklasie, a to jest Bundesliga. Więc duży szacunek, ale sporo takich uczuć, które między sobą gdzieś tam jemu zawsze piszę po meczach, że gratulacje za bramki, ale znowu to zrobiłeś, znowu. Musisz dużo tych SMS-ów wysłać. Dobrze, że są bezpłatne. Gdzie jest ta jakaś bariera? Gdzie jest granica, nie? Końca czegoś, tak, bo to jest niemożliwe. Ty cały czas podnosisz sobie poprzeczkę i ludziom wokół. Wróćmy jeszcze, Sławek, do ciebie. Jesteś piłkarzem, jeśli myślę o piłkarzach, którzy mają przypięte różne łatki. Nie mówię, że akurat niezasłużenie, bo czasami dawałeś do tego pretekst, ale jak sobie radzisz z tymi łatkami? Masz ich dość, bawisz się nimi, wykorzystujesz je marketingowo od jakiegoś czasu w sposób świadomy. Jak to z tobą jest? Czy nie miałeś ochoty nigdy przewalczyć tego wizerunku, to znaczy takiego wizerunku piłkarza imprezowicza, który lubi się napić? Czy jednak stwierdziłeś, dobra, nie da się walczyć z wiatrakami? Jak to było? W sumie trochę i jedno i drugie, bo tak sobie pomyślałem kiedyś, jak to wszystko zmienić, żeby te memy, co powstały, żeby to wszystko ludzie zaczęli odbierać pozytywnie. I czy sobie będę walczył i nie wiem, dla przykładu kogoś do sądu podam i będę pokażę, że jestem, że nie dam sobie tak łatwo też by się obarwał zarzucić. No właśnie, to by nie było potrzebne. A z drugiej strony może obrzucę to wszystko w żart i pokażę ludziom, że jednak to jest, no, jestem taki naturalny, ja już się nie zmienię. Że okej, jest mecz, sobotę, jest na 100% na maksa, ja żadnego treningu nie opuszczę, ale jak mam iść sobie na imprezę, to też idę do maksa i zdarzały mi się później różne historie. I to się łatwo przyjęło. No, nawet pamiętam po tej aferze taksówkarze, na karnawał w Kolonii, który trwa tydzień, przebrałem się za kierowcę taksówkarza i to było szeroko w Niemczech komentowane, że właśnie, że super. Że jak te Niemcy odebrali z sympatią? Super, naprawdę tak, bardzo sympatycznie, że w ogóle i wszystkie te brukowce, gazety, wszystkie napisały o tym, więc... To słuchaj, jeszcze chciałem cię na koniec zapytać, na czym polega fenomen bycia z Jasła, bo sprawdziłem sobie, wygooglowałem Roxana Węgiel, Ralf Kamiński, Michał Szpak, Paweł Zagumny, Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN do niedawna, to wszyscy urodzeni w Jaśle? Urodzeni w Jaśle. I Sławomir Peszko również. O co ja chodzi? Też. Czy urodzenie w Jaśle to gwarancja na życiowy sukces? Ja się tylko tam urodziłem, a wychowałem się jednak w Wiedliczu i tak jako miasta lokalne nie za bardzo sympatyzują ze sobą, więc dlatego zawsze miałem lekko ciężko w domu, że bracia urodzili się w Krośnie, ja w Jaśle. Zawsze czy Jaślaku, tam ze względu na kibicowskie różne... Ale daleko się to twoja życiowa wędrówka potoczyła z tego Jasła? To się wydarzyło w 14 roku życia, gdy wsiadłem w ten pociąg. Ja tego nigdy nie zapomnę, jak rodzice płakali, ja wsiadłem w ten pociąg i wyjechałem i to była moja najlepsza decyzja w życiu. Rodzice mogą płakać też czytając tę książkę momentami. Sławomir Peszko, Sebastian Staszewski, Peszkografia. Będzie się działo. Serdecznie Państwu polecamy tę książkę. To jest taki pewniaczek na rozweselenie. Też można się trochę wzruszyć, czegoś dowiedzieć. Fajny prezent przed świętami, myślę. No że... tak. To jest typowy męski prezent. Słuchaj, bardzo ci serdecznie dziękuję. Zdrowia przede wszystkim. Dziękuję. Sezon kolejny wieczysty. Trzymamy kciuki za kolejny awans. Dokładnie. Oby się udało awansować do drugiej ligi. I wszystkiego dobrego. I trzymamy też chyba wspólnie kciuki za polską reprezentację w Katarze. Reprezentacją. Dzięki bardzo, Sławek. Dzięki, że byłeś.